Pomimo pierwszego miejsca w rankingu, czyli bycia numerem 1 na świecie, gogle jest zakazane w Chinach. Zakaz obejmuje również witryny powiązane z gogle, takie jak Gmail, Picasa i mapy gogle. Gogle został zablokowany przez chiński rząd w 2014 roku, ale niektóre witryny powiązane z gogle, takie jak Gogle Plus i Gogle Docs, zostały zablokowane wcześniej, bo już w 2011 roku. Chiński rząd uzasadnił ten zakaz ze względu na fakt, że Google zamierzał przechowywać informacje o chińskim użyciu, ale nie na chińskich serwerach, które są nie do przyjęcia dla Chin. Rząd z siedzibą w Pekinie również nie czuje się swobodnie z myślą, że chińscy obywatele mogą potencjalnie mieć dostęp do niechcianych treści z internetu, a filtrowanie takich treści indywidualnie jest problematyczne nawet przy użyciu wielkiej zapory. Inne wyjaśnienia są raczej kontrowersyjne, w tym teoria, która twierdzi, że decyzja o zablokowaniu Google w Chinach polegała na zachęcaniu do korzystania z chińskiej alternatywnej wyszukiwarki Baidu i jak można się domyśleć, treści w tej wyszukiwarce są bardzo, ale to bardzo ocenzurowane. Największy portal społecznościowy Facebook został zablokowany w Chinach w lipcu 2009 roku. Serwis społecznościowy cieszył się szerokim zainteresowaniem w całych Chinach, ale wydarzenie z 2009 roku doprowadziły do decyzji chińskiego rządu o jego zablokowaniu. W lipcu 2009 roku działacze Xinjiang wykorzystali Facebooka do zorganizowania powszechnych gwałtownych zamieszek, które doprowadziły do śmierci około 200 osób. Jak twierdzą chińskie władze, wiele z tych osób to były kobiety i dzieci. Te protesty, które stały się znane jako zamieszki w Urumqi, spowodowały, że chiński rząd zablokował Facebooka w Chinach. Chiny podtrzymały tę decyzję mimo częstych wizyt założyciela Facebooka Marka Zuckerberga w Pekinie. Popularna aplikacja mobilna do udostępniania obrazów Snapchat została również zablokowana przez chiński rząd. Snapchat został zablokowany ze względu na to, że aplikacja może przechowywać dane osobowe chińskich obywateli na serwerach poza Chinami. Jednak chińscy obywatele nie odczuli braku Snapchata w swoim kraju, gdyż ze względu na gwałtowny wzrost chińskiego odpowiednika znanego jako QQ, który szacuje się na 73 miliony użytkowników w całym kraju, w zupełności zastąpił im powszechną i bardzo dobrze znaną na całym świecie aplikację Snapchat. Gigant mediów społecznościowych Twitter został zakazany w Chinach w czerwcu 2009 roku. Powodem tego zakazu były obawy korzystania z mediów społecznościowych przez obywateli chińskich, które według rządu mogłyby być wykorzystywane przez niektórych do szerzenia informacji, po których mogłyby wybuchnąć zamieszki. Według chińskiego rządu portal społecznościowy został zakazany za łamanie chińskich przepisów o cenzurze mediów. Jednak brak Twittera w Chinach nie jest problemem, ponieważ chińscy fanatycy mediów społecznościowych korzystają z popularnego lokalnego odpowiednika Weibo. Pomimo zakazu, Twitter w Chinach i tak ma około 10 milionów użytkowników, którzy, jak się można domyśleć, używają VPN-a do ominięcia rządowej zapory. Instagram był kolejną ważną aplikacją mobilną do udostępniania obrazów, która została zakazana w Chinach. Chiński rząd zakazał aplikacji mobilnej 19 września 2014 roku. Zakaz był wynikiem korzystania z aplikacji mobilnej przez uczestników prodemokratycznych protestów z 2014 roku, które ogarnęły miasto Hongkong. Uczestnicy protestów wykorzystywali Instagram do dzielenia się zdjęciami na temat wydarzeń w mieście, jednocześnie zachęcając innych obywateli do przyłączenia się. Pomimo zakończonych protestów, zakaz aplikacji mobilnej nigdy nie został zniesiony i jest nadal egzekwowany. Pinterest stał się kolejną stroną internetową, która została zakazana przez chiński rząd. Popularna witryna do udostępniania zdjęć została zakazana w marcu 2017 roku. Zakaz był dość zaskakujący, co najmniej dla jego użytkowników, ponieważ zwykłe treści na Pinterestie nie są uważane za naruszające zasady chińskich władz lub wrażliwych na bezpieczeństwo narodowe. Treści udostępniane przez użytkowników Pinteresta są zazwyczaj nastawione na modę i dlatego krytycy nie wierzą, że zakaz został zainicjowany politycznie, ale może to być ruch protekcjonistyczny z Pekinu. Oczywiście pojawiło się kilka lokalnych stron internetowych, aby wypełnić pustkę po Pinterestie. Między innymi dobrze znana w tamtejszym kraju platforma internetowa Huaban, która pozwala dzielić się zdjęciami i najbardziej przypomina Pinterest.
Chiny aktywnie blokują korzystanie z tysięcy stron internetowych każdego dnia, ponieważ nadal wdrażają swoje prawa cenzury. Strony internetowe, które są postrzegane jako rozpowszechniające fałszywe informacje lub tzw. treści zapalne, są wyłapywane przez chińską policję internetową, która szacuje się na 2 miliony funkcjonariuszy. Cenzura internetowa w Chinach jest prowadzona w skali niespotykanej w żadnym innym kraju na świecie, gdzie kraj wykorzystuje wysoce zaawansowaną technologię, aby wykorzenić wszelkie kontrowersyjne treści internetowe, także nie jest lekko i łatwo o cokolwiek w Chinach, jeśli chodzi o internet. Hazard został zakazany przez chiński rząd w 1949 roku, ale zakaz ten nie był odpowiednio egzekwowany przez chińskich przedsiębiorców zakładających podziemne kasyna. Kultura hazardu podziemnego jest bardziej rozpowszechniona w Macao, gdzie przemysł kasyn jest większy niż w amerykańskim Las Vegas. Jednak w ostatnich latach Pekin rozpoczął intensywne działania antykorupcyjne, których celem jest wykorzenienie podziemnych kasyn w kraju. E-booki i filmy wideo nie zostały oszczędzone przez czystkę chińskiego rządu dotyczącą treści internetowych. Disney Live, usługa przesyłania strumieniowego wideo, została zakazana przez rządowe organy regulacyjne w kwietniu 2017 roku z niewielkim wyjaśnieniem powodów zakazu. Disney Live został dostarczony przez chińskiego giganta handlu elektronicznego Alibaba i działał zaledwie 5 miesięcy, a zakaz pojawił się rok po tym, jak chińscy regulatorzy zakazali używania eBook Store, która należy do usługi Apple eBook. Filmy hollywoodzkie są uwielbiane na całym świecie i również mają miliony fanów w Chinach. Jednak rząd chiński wprowadził ograniczenie liczby zagranicznych filmów, które mają być dystrybuowane w Chinach i obecnie ich maksymalna liczba to 34 filmy rocznie. Wybrane filmy są również poddawane ciężkiej cenzurze tzw. cenzorów rządowych i jak przystało na państwo komunistyczne, usuwają wszelkie treści, które są uważane za oszczercze lub obraźliwe dla rządu komunistycznego.